Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Zarzycki. Kolejny, drugie już spotkanie z cyklu webinarów naszych dotyczących podsumowania miesiąca. Dużo się wydarzyło, muszę przyznać. Myślałem, że styczeń był takim miesiącem, kiedy naprawdę będzie o czym mówić, natomiast luty bardzo, no, pozytywnie mnie zaskoczył pod kątem przygotowania do dzisiejszego nagrania, natomiast podatników państwa mógł zaskoczyć rzeczywiście negatywnie. O czym dzisiaj będzie podczas naszego spotkania? Porozmawiamy sobie o VAT-ie w zakresie Slim VAT-u, czyli problemy ze Slim VAT-em, który już jest i już plany kolejnego Slim VAT-u, czyli Slim VAT-u dwójki. Porozmawiamy o szaleństwie Ministerstwa Finansów z interpretacjami ogólnymi i objaśnieniami. Dużo tego nam w tym okresie wyszło. Porozmawiamy o planach do zmian przepisów, na przykład o wprowadzeniu krajowego systemu e-faktur. Pomówimy sobie wreszcie o przesunięciach terminów zaliczek na PIT, przesunięciach terminów rozliczenia CIT-u, o interpretacjach, wyrokach NSA dotyczących m.in. darowizn, dotyczących komplementariuszy. Powiemy sobie o podatku cukrowym, powiemy sobie o podatku od reklam, powiemy sobie o kontrolach podatkowych, także bardzo dużo ciekawych tematów. Luty naprawdę obrodził w zagadnienia, które mogą nas interesować, także zapraszam serdecznie. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Od czego sobie zaczniemy? Ja znowu podzieliłem nasze spotkanie tematycznie, więc będziemy mówić o poszczególnych zakresach. Zaczynamy dzisiaj od podatku od towarów i usług i zaczynamy od podatku od towarów i usług z grubej rury, czyli od razu Slim VAT. Jak wszyscy wiemy, przepisy dotyczące Slim VAT-u weszły w życie 1 stycznia, namieszały bardzo poważnie, miały życie ułatwić, a okazało się, że życie maksymalnie podatnikom utrudniły w szczególności w aspekcie korygowania faktur, ujmowania korekt faktur i po stronie sprzedawcy, i po stronie nabywcy. No i oczywiście problemów z tym związanych, wprowadzeniem jakichś dziwnych pojęć uzgodnień, spełnienia uzgodnień. No i w sumie nikt nie wie, jak z tymi korektami teraz postępować. No, przypominam jednocześnie, że mamy w chwili obecnej projekt objaśnień dotyczących Slim VAT-u, więc nie ma jeszcze finalnej wersji objaśnień. Nie wiemy, jak te przepisy będą ostatecznie interpretowane. Natomiast no, na objaśnienie czekamy. No jest już prawie marzec, więc 2 miesiące przepisy funkcjonują bez objaśnień. Może jeszcze w tym miesiącu, może w marcu tych objaśnień się doczekamy. Natomiast oczekując na objaśnienie dotyczące Slim VAT-u, Ministerstwo Finansów zamiast pracować nad tym, postanowiło pracować nad wprowadzeniem kolejnych zmian do VAT-u, kolejnych uproszczeń do VAT-u, czyli pakietu Slim VAT, o którym za chwilę będziemy sobie mówić. Natomiast jeszcze w zakresie samego Slim VAT-u jedynki to nazwijmy, czyli w zakresie tych przepisów dotyczących korekt, no też kilka rzeczy mamy ciekawych. Po pierwsze zwracam uwagę na problemy z przepisami przejściowymi. Slim VAT jedynka zakładał, że do korekt można stosować zapisy stare. Jeżeli my się z kontrahentem dogadamy na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury, część firm, część podmiotów zaczęło się zastanawiać nad tym, czy nie stosować tych zasad starych. Natomiast zwracam uwagę tutaj to, co podkreślamy wielokrotnie. Tak, możemy stosować zasady stare, ale jeżeli my się z każdym pojedynczym kontrahentem co do tego nie dogadamy, to może się okazać tak, że my z częścią kontrahentów stosujemy zasady stare rozliczeń, a z częścią nowe. Czyli do części, na przykład jako sprzedawca, patrzymy na potwierdzenie odbioru, a do części patrzymy na uzgodnienia. To może jeszcze większy problem spowodować. Więc tutaj te przepisy przejściowe w Slim VAT-ie, o ile one się nie zmienią, czy nie będą jakieś modyfikowane w ostatecznym projekcie objaśnień, dalej problemy i wątpliwości będą nam generowały. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też takie pytanie się pojawiło już szczegółowe, dotyczące tych uzgodnień. Kiedy dochodzi do uzgodnień? Kiedy mamy do czynienia z uzgodnieniem? Tutaj wszystkich dzisiejszych moich odbiorców zachęcam. Po pierwsze, do obejrzenia webinaru Daniela Więckowskiego o Slim VAT-ie, gdzie on o tych uzgodnieniach bardzo szczegółowo mówi, ale wszystkich też zachęcam i na YouTubie, i na naszej platformie Akademia LTCA. Znajdziecie Państwo naszego Q&A, którego nagrałem z Danielem. 50 pytań i odpowiedzi. Większość pytań dotyczy tego, co jest uzgodnieniem. I tu od razu mogę odpowiedzieć na duże wątpliwości. W naszej ocenie może być taka sytuacja, że strony się dogadają, że już samo wystawienie faktury korygującej takim uzgodnieniem będzie, co życie nam może w zakresie nowych korekt zdecydowanie uprościć. Co jeszcze mogę dodać? Zwracam uwagę, że weszły takie przepisy covidowe, które zawiesiły umowy najmu tak jakby z mocy prawa, potem strony mogą je
kontynuować czy rozwiązywać. I tutaj też było pytanie, co w tym przypadku jest uzgodnieniem. No, my zajęliśmy takie stanowisko swego czasu, że samo już wejście w życie przepisów, które zawieszają umowy, jest uzgodnieniem i ostatnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie Dziennika Gazety Prawnej potwierdziło, że same te przepisy już sobie stanowią uzgodnienie, nie trzeba przy tych umowach najmu żadnych dodatkowych postanowień zawierać. To tak tytułem ciekawostek jeszcze odnośnie SNIWAT-u, natomiast podkreślam, luty upłynął nam po pierwsze na rozwiązywaniu problemów związanych z korektami i uzgodnieniami, po drugie na oczekiwaniu, wyczekiwaniu i siedzeniu na szpilkach, kiedy ta interpretacja, te objaśnienia podatkowe nam się pojawią. Natomiast tak jak wspomniałem, luty to nie tylko SLIM VAT i problemy ze SLIM VAT-em, ale to też nowy projekt Ministerstwa Finansów, czyli SLIM VAT 2, tak? Czyli kolejny pakiet uproszczeń, które podatnikom mają pomóc. No i ten SLIM VAT 2 ma wejść w życie zgodnie z założeniami 1 października, a częściowo, czyli w tego roku, czyli 2021, a częściowo 1 stycznia 2021. Oczywiście do SLIM VAT-u dwójki ruszyły prekonsultacje, więc to jeszcze będzie trwało, to na razie nie jest projekt. Natomiast jak to zwykle bywa, dostaliśmy już jakiś taki dokument, który jest, nazywa się Kierunki Zmian, no i dostaliśmy, nie ma co się dziwić, prezentację Ministerstwa Finansów, Mistrzostwo Świata osiągnęło w tworzeniu prezentacji. Więc dostaliśmy prezentację, ja tą prezentację staromodnie sobie nawet na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania wydrukowałem. No i co my w tej prezentacji, drodzy Państwo, sobie czytamy? Co w tym SLIM VAT-cie się zmieni? No zmiany niektóre naprawdę muszę przyznać potężne. Uwaga, na przykład przy wystawianiu faktury korygującej nie trzeba będzie pisać faktura korygująca. Przy wystawianiu duplikatu nie trzeba będzie pisać duplikat. No powiem szczerze, że poważna sprawa, no nikt się nie spodziewał takich uproszczeń, prawda? Co jeszcze mamy tutaj? No niektóre rzeczy no rzeczywiście istotne. Faktury, wcześniejsze wystawiania faktur. Dzisiaj można wystawiać 30 dni przed wykonaniem usługi dostawy towarów, będzie można wystawiać 60 dni. Co jeszcze mamy? Odliczanie podatku naliczonego. Dzisiaj jak się spóźnimy z odliczeniem, czyli zrobimy to po tych 3, a tak naprawdę 4 miesiącach, to się musimy cofać do miesiąca pierwszego. Teraz będzie tak, że jak się spóźnimy po 4 miesiącach, to będziemy mogli do dowolnego okresu w ramach tych 4 miesięcy to odliczenie sobie w tym dowolnym okresie wykazać. Zmiana, którą ja bardzo czekam i to jest zmiana istotna w tym SLIM VAT-cie dwójce proponowana, to jest zmiana dotycząca importu usług i tutaj tych nieszczęsnych przepisów w tych 3 miesiącach, kiedy ja po 3 miesiącach muszę należnym się cofać, a naliczony na bieżąco i powstają mi odsetki. Teraz podobno będzie tak, że będzie można zawsze rozliczać na bieżąco, a co za tym idzie, zaległości podatkowe nie powstaną. Zwracam uwagę, w SLIM VAT-cie dwójce jest mowa o imporcie usług, nie będzie to dotyczyło WNT. Co jeszcze mamy? Takich ciekawszych rzeczy? No uwaga, to jest potężna zmiana, to muszę powiedzieć, proszę się skupić, bo to jest istotne. Po 2,5 roku funkcjonowania przepisów o obowiązkowym split paymencie ministerstwo mówi, że wprowadza wielkie uproszczenie i w końcu będzie można przelewać przy split paymencie, będzie można przelewać środki z jednego rachunku banku, z rachunku VAT w jednym banku do rachunku VAT w drugim banku. No było jak widać to tak skomplikowane, że trzeba jeszcze na to będzie poczekać do SLIM VAT-u dwójki, ale takie uproszczenie nam się, drodzy Państwo, pojawi. Dodatkowo będzie można, na kolejny zostanie wprowadzony element wypłat z rachunku bankowego, będzie można płacić na KRUS, to pewnie wszystkich bardzo interesuje, dzisiaj nie można, na KRUS będzie można płacić. I jeszcze jedna zmiana, która moim zdaniem jest zmianą śmieszną wręcz i wciąż dyskusyjną, dotyczącą ulgi na złe długi. Ja przypomnę wszystkim, że ulga na złe długi w Polsce dzisiaj działa tak, że jest ograniczona czasowo do 2 lat. No już sądy wielokrotnie podnosiły, że jest to niezgodne z dyrektywą unijną. Raz już TSUE orzekł, że część przepisów jest z dyrektywą niezgodna w zakresie ulgi. Tutaj też według mojej wiedzy te postępowania mają być. Natomiast Ministerstwo Finansów nie chce znieść tego limitu czasowego, ale daje tutaj taki prezent dla przedsiębiorców i ten termin ulgi ma zostać wydłużony z 2 do 3 lat, czyli dalej będzie niezgodnie z dyrektywą, tylko trochę mniej niezgodnie, tak? Bo teraz mamy 2 lata, a będzie lat 3. No i takie założenia mamy w pakiecie SLIM VAT, o tu gdzieś widać, SLIM VAT 2, pakiet SLIM VAT 2, tak jak powiedziałem, październik tego roku, może
styczeń roku przyszłego, także jeszcze na to wciąż z utęsknieniem czekamy, co nie zmienia faktu, że no większość zmian faktycznie korzystna, ale no drogie Ministerstwo Finansów, nie wmawiajcie podatnikom, że to jest rewolucja i nie wmawiajcie proszę podatnikom, że my idziemy w jakimś super dobrym kierunku, no bo przepraszam bardzo, robienie slajdu o tym, że będzie można przelewać pieniądze z jednego rachunku VAT na drugi i reklamowanie tego jako zmiany, albo wprowadzanie regulacji, że na duplikacie nie trzeba będzie pisać duplikat, no to naprawdę już te zmiany można wprowadzić bez ich reklamowania, tak? Bo tu nie ma co za bardzo reklamować. Także luty pojawiają się Slim VAT 2, prekonsultacje, ktoś z Państwa chce zgłosić uwagi, chce dać swoje komentarze do Slim VAT 2, można to teraz zrobić. Dalej idziemy o VAT-ie, bo tu VAT-ie się wydarzyło po prostu jakaś kosmiczna ilość rzeczy w tym lutym. Kolejna rzecz, to jest ciekawe. Ostatnio podczas naszego nagrania z Danielem zaczęliśmy delikatnie narzekać na to, że ministerstwo ociąga się z wydawaniem interpretacji ogólnych, nie? Że nie wydało i objaśnień, bo nie wydało objaśnień do podatku źródła, no i gdzieś tam rzuciliśmy, że też czekamy już tyle czasu na interpretację ogólną w zakresie kart paliwowych. No i jakbyśmy, drodzy Państwo, wykrakali, bo Ministerstwo Finansów wydało 15 lutego wydało, czy 12 nawet wydało interpretację ogólną dotyczącą kart paliwowych. No i w tej interpretacji ogólnej dotyczącej kart paliwowych tak naprawdę ona nic nie wniosła. Nie, no, oczywiście można mieć inne zdanie, niektórzy mogą twierdzić, że ona coś zmieniła w porównaniu do tych wcześniejszych objaśnień, które ministerstwo wydawało, natomiast ona generalnie nie zmieniła nic. I ona dalej mówi tak samo. Jeżeli ja korzystam z kart paliwowych i mam podmiot, który mi te karty paliwowe daje i to nie jest stacja benzynowa, tylko to jest jakiś tam pośrednik, no to zawsze trzeba ustalić, czy ten pośrednik sprzedaje mi towary, czyli czy może mi wystawić fakturę z VAT-em, czy on mi świadczy usługę finansową i ona powinna być bez VAT-u. No i Ministerstwo Finansów gdzieś też tutaj mam tą interpretację ogólną, już sobie ją zaraz otworzymy, gdzie ona tutaj się zapodziała. O, tutaj jest ta interpretacja ogólna. Mamy tą interpretację ogólną i w tej interpretacji ogólnej ministerstwo powiela argumentację, która była do tej pory już podnoszona w objaśnieniach i była podnoszona w TSUE. Czyli ta argumentacja mówi nam w skrócie rzecz biorąc tak. Jeżeli ja jako nabywca, po pierwsze, sam nabywam towar bezpośrednio od stacji benzynowej, a nie nabywam towaru od wystawcy karty. Jeżeli ja decyduję o tym, o sposobie nabycia towaru, ilości towaru, jakości towaru, momencie zakupu. Jeżeli ja ponoszę całość kosztu związanego z nabyciem towaru i jeżeli rola tego dostawcy karty paliwowej ogranicza się tylko do tego, że on mi tą kartę wydaje, jeżeli te przesłanki są spełnione, to mamy do czynienia z usługą finansową, czyli on mi nie może wystawić faktury z VAT-em za paliwo, tylko on mi musi wystawić fakturę ze zwolnieniem. No ale tutaj oczywiście podkreślam, tu jest na samym końcu tej interpretacji ogólnej, mamy taki fragment, że będzie to usługa zwolniona tylko w przypadku, jeżeli te przesłanki zostaną spełnione łącznie. I to jest klucz tutaj na samym końcu tej interpretacji. Jak się drukuje, to na drugiej stronie macie Państwo informację, że żeby to była usługa finansowa, to muszą być spełnione łącznie. Więc jeżeli my w umowie z dostawcą kart paliwowych tak zamajdrujemy, że chociaż jeden z tych warunków nie będzie spełniony, na przykład ten warunek mówi tak, nabywca decyduje, odbiorca, czyli my jako nabywca ostateczny, decyduje wyłącznie o sposobach nabycia towaru, wybór miejsca. No to jeżeli my już z dostawcą kart paliwowych się umówimy, że on ogranicza nam ilość stacji, to już ja nie decyduję swobodnie, bo mam ograniczone miejsca. Jeżeli nabywca decyduje swobodnie o ilości, więc jeżeli my z dostawcą kart paliwowych umówimy się, że mamy limit paliwa, to już o tej ilości ja swobodnie, prawda, nie decyduję. O momencie zakupu. Jeżeli umówimy się z dostawcą, że w niedzielę na przykład nie tankujemy, to już o momencie też sam swobodnie nie decyduje. Więc powiem Państwu obiektywnie, że ta interpretacja ogólna jest o tyle dobra, że można bardzo łatwo te warunki, które są przewidziane dla usługi finansowej, w jakiś sposób zmodyfikować. A w związku z tym, że ministerstwo mówi, że one muszą być spełnione łącznie, to wystarczy, że jeden wywalimy z naszej umowy z dostawcą kart i już nie będzie usługi finansowej. Także generalnie pozytywnie to oceniam, bo wiele się nie zmieniło, ale przynajmniej ministerstwo powiedziało, łatwo wam będzie tę interpretację ogólną odejść. Dla mnie plus za tą interpretację ogólną.
Ale jest też minus, nie może być tak dobrze, a mianowicie uwaga, uwaga, okazało się, że przy okazji wydania interpretacji ogólnej dotyczącej kart paliwowych Ministerstwo Finansów unieważniło wszystkie interpretacje dotyczące transakcji łańcuchowych. No tak im się zdarzyło, bo wydali interpretacje, to wszystkie interpretacje dotyczące transakcji łańcuchowych wygasają. Co to znaczy? Każdy podatnik, który ma interpretację, miał wydaną w latach wcześniejszych interpretację dotyczącą transakcji łańcuchowych, ta interpretacja formalnie teraz wygasła. Więc ja wszystkich Państwa uczulam, zachęcam zweryfikować, jakie mamy interpretacje VAT-owskie wydane, czy przypadkiem któraś z naszych interpretacji nie dotyczyła transakcji łańcuchowych, bo jeżeli tak, to okazać się może, że już jej nie ma. I jeżeli chcemy mieć zabezpieczenie, to musimy wystąpić o nową interpretację. Idealny przykład tego, jak zrobić coś w miarę dobrego, czyli wydać interpretację ogólną, a przy tym coś popsuć, prawda? Czyli unieważnić wszystkie interpretacje o transakcjach łańcuchowych. Notabene ta sama historia miała miejsce z wprowadzeniem Slim VAT-u. Jak wszedł Slim VAT w życie, na co wiele osób nie zwróciło uwagi, razem z wejściem Slim VAT-u została wprowadzona zmiana techniczna, czyli został usunięty artykuł 7 ust. 8 ustawy o VAT, a co za tym idzie, duża część, a praktycznie wszystkie interpretacje indywidualne wydane na bazie tego przepisu, czyli interpretacje wydane znowu tutaj do transakcji trójstronnych, również formalnie przestały obowiązywać. Formalnie jest dyskusja w praktyce, czy one obowiązują, czy one nie obowiązują, ale generalnie problem mamy. Wprowadza ministerstwo nowe przepisy, nowe regulacje, a pobocznie usuwa całe pakiety interpretacji. Zwracam uwagę, problem może być tutaj naprawdę, naprawdę ciekawy. No dobra, idziemy dalej, bo jeszcze w VAT-cie jesteśmy, sporo tematów. Kolejny temat, Brexit. Jeśli chodzi o Brexit, no to Brexit nastąpił, zaskoczył oczywiście Ministerstwo Finansów bardzo, zaskoczył bardzo na przykład w zakresie JPK, o czym zaraz powiem, natomiast zaskoczył też w ten sposób, że okazało się o dziwo, że od 1 stycznia Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. A skoro Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, to jak podmiot z Wielkiej Brytanii chce w Polsce prowadzić działalność i rejestrować się na VAT, to nie może tego zrobić. Dlaczego? Bo potrzebuje do tego przedstawiciela podatkowego. A się okazuje, że mało firm, osób chce tym przedstawicielem być. Dlaczego? Bo to się wiąże z odpowiedzialnością, to się wiąże z ewentualnymi karami, no i pojawił się problem. Ja, chcąc być w Wielkiej Brytanii na VAT zarejestrowany, przedstawiciela nie potrzebuję. Ale jak podmiot z Wielkiej Brytanii chce tu, to już przedstawiciel jest potrzebny. O, takie kwiatki. No i Ministerstwo Finansów, inne kraje pozawierały tam z Wielką Brytanią jakieś porozumienia dwustronne różnej maści, że tego przedstawiciela nie trzeba. Polska się oczywiście nie obudziła w tym temacie. No ale uwaga, mamy projekt rozporządzenia. Jest teraz w uzgodnieniach międzyresortowych, ale to rozporządzenie ma zakładać, że, i tu nawet szerzej, że podmioty z Wielkiej Brytanii, ale również, nie wiem skąd, ale pojawiły się tutaj, podmioty z Norwegii nie będą potrzebowały przedstawiciela podatkowego. Więc zaznaczam wszystkim, jeżeli są spółki z Wielkiej Brytanii, które chcą się w Polsce na VAT zarejestrować, proszę jeszcze chwilę poczekać, zaraz w to rozporządzenie wejdzie i ten przedstawiciel podatkowy potrzebny nam nie będzie. No, dalej o VAT-cie, bo tu jest jeszcze kolejna rzecz. No i teraz znowu, nie? Idzie sobie ten luty, tak sobie funkcjonujemy, tu ten Slim VAT, tutaj problemy z JPK-iem, dalej i tak dalej, a tu nagle cyk, pojawia nam się nowy projekt ustawy, nowa rzecz. Rzecz, o której już wcześniej była głośno, a teraz ona dopiero tak jakby wraca i się kolejny raz powtarza, ale już teraz na pewno, podobno na pewno, uwaga, czeka nas, będzie wchodził w życie krajowy system e-faktur. Krajowy system e-faktur, czyli system, który będzie polegał na tym, że będzie stworzony przez Ministerstwo Finansów interfejs, będzie stworzony urzędowy wzór faktury, ja będę wystawiał fakturę w moim systemie księgowym według tego wzoru, będę wysyłał ją do krajowego systemu e-faktur i w momencie wysłania, przyjęcia jej przez system e-faktur, ona będzie z mojej strony wysłana, ale automatycznie będzie odebrana przez mojego odbiorcę. No, rozwiązanie generalnie futurystyczne, ale bardzo moim zdaniem korzystne, natomiast no, rozwiązanie, które ma jeszcze dużo przywag i kwestii dyskusyjnych, niemniej jednak, uwaga, to rozwiązanie ma wejść w życie w październiku 2021 roku, ale w tym październiku ono ma wejść na początek na zasadzie dobrowolności. To znaczy, żeby korzystać z systemu e-faktur, to dwie strony transakcji, sprzedawca, nabywca, będą musiały się na to zgodzić. Na razie on ma być dobrowolny. System e-faktur w formule takiej obowiązkowej
ma wejść w życie dopiero w roku 2023, więc jeszcze trochę czasu na to mamy, ale zaznaczam jednocześnie, tak jak to było przy split paymentie, może się okazać na przykład, że nagle po październiku w transakcjach z podmiotami publicznymi, w transakcjach z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa jest wymóg stosowania systemu e-faktur i my możemy się okazać, jako nabywca albo dostawcy, musimy z tego systemu korzystać, bo tak podmioty publiczne napędzają tak jakby to, żeby ta nowe rozwiązanie funkcjonowało. Więc na razie dobrowolnie, ale myślę, że po części będzie obowiązkowe. System e-faktur będzie miał, tak jak mówię, sporo korzyści, będzie jeden rodzaj faktury, będzie szybsze doręczenie, nie będzie zagubionych faktur, nie będzie problemu z tym, że ktoś nie otrzymał, będzie ułatwiony sposób korygowania faktur, o tym już może nie będę mówił, bo to już szkoda słów po prostu na to, a może słowo powiem. Założenie ministerstwa jest takie, wprowadza się najpierw w styczniu przepisy, które mówią, że żeby korygować, to trzeba uzgodnienia robić i weryfikować te uzgodnienia, po czym się wprowadza projekt krajowego systemu e-faktur, który mówi, że jak będę z e-faktur korzystał, to nie muszę patrzeć już na uzgodnienia. No to śmierdzi, drodzy Państwo, czymś takim, że specjalnie robią coś złego, żeby potem zachęcić do innej regulacji, powiedzieć to z tego złego, co dopiero zrobiliśmy, nie będziecie musieli korzystać. No ale tak to będzie wyglądało. Przy systemie e-faktur tam może być przyspieszony zwrot VAT-u, no więc same korzyści. Natomiast ja oczywiście widzę też pewne problemy praktyczne, na przykład problemy praktyczne z wystawianiem tych faktur, problemy faktyczne praktyczne z importowaniem tych faktur do tego interfejsu ministerstwa, czy wreszcie problemy już takie bardziej przyziemne, jak na przykład to, że w tym systemie faktury będą przechowywane przez 10 lat, a okres zobowiązania podatkowego przedawnienia jest 5 lat, więc ministerstwo będzie miało dużo dłuższy czas na wgląd nasze faktury. Ale generalnie, ogólnie rzecz biorąc, ideę, zakres tej regulacji, ideę wprowadzenia systemu e-faktur, duży plus tutaj daje. Uważam, że jak to dobrze pójdzie, mam nadzieję, że to dobrze pójdzie, to faktycznie będzie to rozwiązanie, które dużo korzyści podatnikom przyniesie. Co dalej mamy, drodzy Państwo? Kolejne takie tematy VAT-owskie, czyli ciekawe rzeczy, które nam się pojawiły w lutym 2021. Mamy w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z panią Ewą Łuczak, dyrektorką KIS-u, i pani Ewa Łuczak w tym wywiadzie postanowiła trochę pozachwalać i dobrych rzeczy poopowiadać o wiążących informacjach stawkowych. Jak Państwo wiecie pewnie z moich wcześniejszych wypowiedzi, czy jak Państwo wiecie pewnie z moich szkoleń, ja generalnie jestem fanem, wielkim fanatykiem wręcz wiążących informacji stawkowych. Uważam, że wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej i umożliwienie podatnikom pytania o stawki VAT-u, o klasyfikacje statystyczne, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się tym podatnikom przydarzyć. I głębokiej byłem wiary w to, że te wiążące informacje stawkowe będą funkcjonowały dobrze, prawidłowo, będą wydawane, podatnicy będą szczęśliwi, będą wiedzieć, jak klasyfikować i tak dalej. Tymczasem praktyka pokazuje różne rzeczy. Na razie pani tutaj dyrektor mówi nam w ten sposób, że złożono 15 tysięcy wniosków do 11 lutego i wydano 9 tysięcy wizów. No, czyli zwróćcie Państwo uwagę, trochę więcej niż połowę, ale to znaczy, że 40% tych wniosków wizem się nie zakończyło. No to statystyka nie jest wcale korzystna. 60% tylko wizów zostało wydanych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, formalnie na wiz się czeka 3 miesiące, natomiast pani dyrektor mówi nam, że tutaj średni czas oczekiwania jest 70 dni. Podobno, to znaczy ja rozumiem, że i tak z tego wywiadu też mogę wywnioskować, że tak, średni czas oczekiwania jest 70 dni, ale nie wlicza się w ten czas okresu, kiedy organy wzywają nas do uzupełnienia, do dodatkowych dokumentów i tak dalej. No powiem Państwu, że my z naszej kancelarii tych wniosków o wiz złożyliśmy bardzo dużo i albo cały czas nas o coś wzywają, albo cały czas jakieś są uzupełnienia, albo odmowy i tak naprawdę to 60% może nam się udało osiągnąć, średnią powiedzmy ministerstwa, ale ten czas 70 dni, to powiem szczerze, że on jest mało realny i tutaj myślę, że to jest delikatne nadużycie. Także wizy są fajne, ale apel do ministerstwa, apel do KIS-u, zróbcie to proszę sprawniej, róbcie to sprawniej, będzie dla wszystkich lepiej. Problem też jest taki, że niby w WIS-ie można pytać o
Niby w WIK-ie można pytać o świadczenia kompleksowe, ale podobno, tutaj zdaniem pani dyrektor, 5% tylko WIS-ów dotyczy świadczeń kompleksowych, no ale nie podała już statystyki, ile wydanych wydali, bo 5% wniosków dotyczyło świadczeń kompleksowych, ale już pani dyrektor nie podała statystyki, ile tych WIS-ów dotyczących świadczeń kompleksowych zostało wydanych, bo ja powiem państwu szczerze, na chyba 20 wniosków, które złożyliśmy o świadczenia kompleksowe, WIS-ów dostaliśmy 0. Nie chcą organy wydawać WIS-ów dotyczących świadczeń kompleksowych. I tak to niestety wygląda. Kolejne rzeczy, kolejne ciekawostki, czy ciekawe rzeczy, które VAT-owsko na początek pojawiły nam się w miesiącu lutym. Dwa tematy, trzy tematy dotyczące JPK. Pierwszy temat jest taki, minister finansów, czy minister szef KIS-u w kolejnej interpretacji indywidualnej potwierdził, że oznaczenie TP na potrzeby JPK stosujemy do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, niezależnie od wartości. Przy cenach transferowych mam progi dokumentacyjne, przy podmiotach powiązanych, przy JPK-u TP stosujemy do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Druga rzecz, wyjaśnienia czy interpretacja znowu dyrektora KIS-u, który znowu wskazał, że GTU-10, czyli GTU-10, który dotyczy budowli budynków i gruntów, no uwaga, bo to jest stanowisko, z którym ja się osobiście nie zgadzam, ale no tak już mi organy zaczęły twierdzić, GTU-10 oznaczamy budynki, budowle, grunty, a organy twierdzą nie tylko budynki, budowle, grunty, ale również lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże. Więc pomimo tego, że ja prywatnie uważam, że tak być nie powinno, podkreślam państwu, organy stoją na stanowisku, że te lokale i garaże również GTU-10 oznaczamy. Kolejna rzecz w zakresie JPK, taki pakiecik JPK-owy nam się zrobił, ale sporo wyjaśniło ministerstwo. Kolejna rzecz, potwierdziło ministerstwo jeszcze raz, że symbol MPP w nowym JPK-u będziemy stosować tylko wtedy, kiedy transakcja jest obligatoryjnie, obowiązkowo objęta mechanizmem podzielonej płatności. Więc jeżeli kontrahent dobrowolnie to MPP stosuje, czy split payment pisze na fakturze, bo tak mu się podoba, to my i tak tego nie oznaczamy jako MPP w nowym JPK-u. No i ostatnia rzecz o JPK-u, połączenie JPK-a i Brexitu, a mianowicie w związku z tym, że Wielka Brytania wyszła z Unii, czyli stała się podmiotem pozaunijnym, ale Irlandia Północna została podmiotem unijnym, no to się pojawił problem z kodami w JPK-u, no bo był jeden kod do tej pory GB, tak, a teraz przydałoby się wprowadzić kod na Irlandię Północną. No i oczywiście ministerstwo zapomniało, że jest Brexit i zapomniało nad tym kodem popracować, więc założenie jest teraz takie, będzie nowy kod wprowadzany tam 11, rzymskie 11, natomiast dopóki tego kodu nie ma, do Wielkiej Brytanii i do Irlandii Północnej stosujemy jeden kod GB, co na pewno będzie problemy generowało. No i uwaga, ostatnia rzecz, pozytywna w końcu rzecz i to już nie tylko sądy administracyjne, ale również organy podatkowe. Mamy interpretację kolejną organu podatkowego, że nawet jednorazowe udzielenie pożyczki przez wspólnika na przykład na rzecz spółki, to jest poza PCC i jest traktowane jako czynność zwolniona z VAT-u. Więc tutaj w tym przypadku ja bardzo wyraźnie podkreślam, bo wiele firm się tego bało, mimo że NSA wyroki już były przez wiele lat korzystne. Udzielają sobie spółki nawet sporadycznie jednej pożyczki, gdzie wspólnik udziela spółce, można to śmiało potraktować jako usługę zwolnioną z VAT-u i dzięki temu taką pożyczkę udzielić bez VAT-u i bez podatku od czynności cywilnoprawnych. Kolejna pozytywna interpretacja została w tym zakresie wydana. Tyle jeżeli chodzi o VAT, dużo tematów VAT-owskich, ale to nie koniec, bo ja więcej oczywiście wątków przygotowałem. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest podatek PIT i w zakresie podatku PIT no mamy takie rzeczy może mniejsze niż w VAT-cie, ale również istotne. Pierwsza rzecz, kolejne interpretacje, uwaga, to jest bardzo ważne, kolejne interpretacje indywidualne są wydawane, że dofinansowania dla pracowników na pracę w domu, na komputery, na fotele, na wyposażenie tego domu, przystosowanie ich jako domowego biura, te wszystkie wydatki są po pierwsze kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy, a po drugie są bez PIT-u dla pracowników. Więc jeżeli chcecie państwo finansować, dofinansowywać pracownikom różne elementy wyposażenia dotyczącego pracy z domu, one powinny być bez PIT-u. Mamy nową interpretację z lutego, ta interpretacja akurat dotyczyła fotela, krzesła biurowego do domu, ale oczywiście powiem obiektywnie, można to rozpatrywać i można to interpretować również szerzej. Co dalej mamy? Kolejna rzecz w zakresie PIT-u, a może tak naprawdę PIT-u, ale z perspektywy płatnika, ma zostać przedłużony termin zapłaty zaliczki
zaliczek na podatek pobranych za styczeń, ten termin ma zostać przedłużony do 20 sierpnia. On nie będzie dotyczył wszystkich płatników, tylko tych płatników, którzy ponieśli negatywne skutki COVID-a, tam warunki zostaną przewidziane, natomiast szacuje się, że 85-90 tysięcy firm z tego przedłużenia skorzysta. Natomiast no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakby to było umorzenie, to ja bym się jeszcze zgodził. Ale jak to jest przedłużenie, to ja podkreślam wszystkim, żeby tu nie było zdziwienia później, że jak to jest przedłużenie, to kiedyś trzeba będzie to zapłacić, to jest po pierwsze, a po drugie, po co to przedłużać, jaki taki lockdown jest i się szykują kolejne, więc nagle no nie wiem, skąd te pieniądze się pojawią. Więc uważam, że to przedłużenie to jest takie strzelanie sobie w stopę obustronne i ministerstwo sobie strzela, bo pieniędzy nie dostanie i strzelają sobie podatnicy, bo nie dadzą, a potem nie, może nie być z czego. Więc no jest to przedłużenie, ma być do 20 sierpnia dla 90 tysięcy firm, w sumie korzystnie, ale ja do końca sensu w tym nie widzę. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, wyrok, bardzo fajne stanowiska, dwa mamy, dotyczące daniny solidarnościowej. Tutaj proszę, niech słuchają nas najbogatsi oglądający, czyli te osoby, które fizyczne, które płacą tą daninę solidarnościową powyżej dochodów, powyżej miliona złotych. Mamy po pierwsze fajny wyrok w USA, w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie w USA powiedział, że daninę solidarnościową płacimy od dochodu, więc ta danina solidarnościowa może być pomniejszona i może być pomniejszona na przykład o straty. Jeżeli ja w latach poprzednich osiągnąłem straty z danego źródła, to ja mogę z tego te straty pomniejszyć sobie dochód i dopiero od tej pomniejszonej wartości liczyć daninę solidarnościową, czyli danina solidarnościowa pomniejszana o straty. Pierwszy fajny wyroczek, to mamy jedną rzecz. Drugą rzecz, którą, drodzy Państwo, mamy, to jest to, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniny solidarnościowej nie uwzględniamy dochodów opodatkowanych IP Boxem, objętych ulgą IP Box. Więc jeżeli ktoś rozlicza IP Boxa, to to, co jest objęte IP Boxem, nie wchodzi nam do daniny solidarnościowej. Druga korzystna, bardzo dobre podejście. Tam mieliśmy wyrok NSA w USA, tu mamy znowu interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, również z lutego tego roku. No i uwaga, najważniejsza rzecz, bo to tak mówimy sobie tam o tym fotelu i tak dalej, nie, czy o tej daninie solidarnościowej, ale został wydany, uwaga, przełomowy wyrok NSA, dotyczący zaliczek na poczet dywidendy czy zaliczek na poczet zysku dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. NSA orzekł, że zaliczki na poczet zysku dla takich komplementariuszy w trakcie roku są wolne od podatku. A skoro są wolne od podatku, to znaczy, że nie trzeba podatku pobierać przy spółkach komandytowo-akcyjnych, ale to ma drugi bardzo ważny wydźwięk, bo wszyscy zgodnie twierdzą i ja też tak twierdzę, że skoro ten wyrok dotyczy spółek komandytowo-akcyjnych, to jeżeli spółki komandytowe od maja większość tego roku staną się podatnikami CIT-u, to zaliczki na poczet zysku przy spółkach komandytowych powinny podlegać tym samym zasadom. A co za tym idzie, również nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT w trakcie roku. I ten wyrok jest super korzystny, pochwalamy, popieram, bardzo dobre spojrzenie NSA. Widać, że dalej trzyma poziom i trzyma formę. Czasem wydaje, są wyroki oczywiście niekorzystne dla podatników, ale jednak to spojrzenie takie bardziej całościowo na przepisy, bardziej biznesowe, dalej w tych sądach administracyjnych jest zauważalne, co ja prywatnie bardzo pochwalam i co mi się prywatnie bardzo podoba. No dobra, tyle jeżeli mówimy o PIT-cie, przechodzimy do trzeciego z naszych ulubionych podatków, czyli teraz powiemy sobie, co się wydarzyło w lutym w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, bo tutaj też trochę tematów mamy. Zaczniemy sobie, pierwsza rzecz, od takiego tematu jak temat covidowy, a mianowicie wydatki na testy antycovidowe pod pewnymi warunkami, ale generalnie w mojej ocenie to jakie tu warunki trzeba spełniać, wykazać tylko, że te testy kupiliśmy dla siebie jako przedsiębiorstwa czy dla naszych pracowników. Uwaga, wydatki na testy antycovidowe możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, więc tutaj problemu być większego nie powinno. To jest jedna pozytywna kwestia. I to jest tyle. Nie, teraz negatywne. Nie, jeszcze coś tam dobrego będzie. Ale druga kwestia, i to jest bardzo, uwaga, ważny wyrok, w USA w Białymstoku. W USA w Białymstoku otóż rozpatrywał taką sprawę, że spółka zawarła umowę ze swoim prezesem i ten prezes wystawiał na spółkę fakturę, no, za usługi doradcze. No, pewnie część z Państwa, którzy mnie dzisiaj słuchają, sobie tak zastanowiło się, no, to podobnie jak u nas, nie? No nie ukrywam, drodzy Państwo, że jest to tryb bardzo częsty, że członkowie zarządu mają swoje działalności i na spółkę wystawiają faktury za usługi doradcze. Czy to jest nielegalne? Nie, to jest legalne, jak najbardziej. Czy prezes może świadczyć spółce usługi doradcze? Może.
Czy spółka takie wydatki może zaliczyć do kosztu? Może. Natomiast co powiedział WSA w Białymstoku? WSA powiedział, te wydatki nie są kosztem. Ale pamiętajcie Państwo, WSA powiedział, że one nie są kosztem nie dlatego, że one nie mogą być kosztami, tylko dlatego, że w tym konkretnym przypadku były za słabo udokumentowane. Więc ja podkreślam Państwu bardzo wyraźnie, jeżeli mamy członków zarządu, którzy świadczą usługi na rzecz spółki i spółka chce te wydatki zaliczyć do kosztów i nie chcemy mieć ryzyka, że uznamy, że to jest czynność pozorna, że prezes wystawia puste faktury, to my musimy gromadzić dokumentację. Ja jestem przekonany, że w każdym przypadku tych czynności doradczych i innych prezes wykonuje multum. Ja się z tym zgadzam, tylko pamiętajmy, że każda z tych czynności musi być udokumentowana. To muszą być zestawienia godzinowe, to muszą być notatki ze spotkań, to muszą być jakieś projekty, opracowania, to, żeby pokazać, że ta usługa faktycznie była świadczona. Jak tego nie mamy, to podobnie jak w tym przypadku z Białegostoku, te wydatki jako koszty mogą być po prostu co kwestionowane. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, no i tutaj już takie dwa tematy poruszę, nawet trzy, które są problematyczne. Pierwszy temat, a może na początek jeden problematyczny, żeby aż tak dużo nie rzucać. Pierwszy temat, to chciałem zwrócić uwagę, że fiskus jasno już stwierdza, Ministerstwo Finansów jasno stwierdza, że jeżeli firma prowadzi działalność pomimo zakazów, czyli na przykład restauracja się otwiera, jeżeli na przykład siłownia się otwiera pomimo zakazów antykowidowych, to wydatki, które ta spółka ponosi w trakcie takiej działalności prowadzonej mimo zakazu, nie będą stanowiły kosztów podatkowych, czyli organy podatkowe chcą te wydatki jako koszty kwestionować. Czy ja się z tym zgadzam? Absolutnie nie. Uważam w ogóle, że te zakazy dotyczące prowadzenia działalności są niezgodne z polskim prawem, są niezgodne ze swobodami obywatelskimi i swobodami przedsiębiorców, więc tym bardziej niezgodne będzie kwestionowanie kosztów podatkowych tylko dlatego, że ja prowadziłem działalność pomimo zakazu, który w mojej ocenie jest nieskuteczny. Więc jeżeli Państwo byście mieli, oczywiście czy ja tam popieram otwieranie w tych zakazach czy nie, to już jest inna kwestia, natomiast patrzę tak jakby z boku na tą całą sytuację i patrząc z boku uważam, że w tym przypadku po pierwsze zakazy nie są prawidłowe, nie są prawne, o tak nazwę to, po pierwsze, po drugie zaznaczam bardzo wyraźnie, jeżeli ktoś by Państwu takie koszty kwestionował, uważam, że należy z tym walczyć i uważam, że w sądach, tak jak wygrywają firmy w sądach sprawy mandatowe, tak samo do wygrania będą sprawy w tym przypadku o koszty podatkowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w zakresie CIT-u, i to jest ta negatywna, jeszcze wrócę do negatywnych, ale tak sobie wymieszałem trochę te tematy. Kolejny temat w lutym, który się pojawił CIT-owski, dotyczy ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi B plus R. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że akurat NSA wypowiedział się bardzo korzystnie, że do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B plus R zaliczamy wynagrodzenia pracowników, w tym również wynagrodzenia pracowników za okres choroby bądź urlopu, czyli te świadczenia urlopowe, świadczenia chorobowe, również do tych wydatków w ramach B plus R nam się zaliczają. Bardzo ciekawe, bardzo korzystne podejście, które jeszcze bardziej wzmacnia ten katalog B plus R-owy wydatków, które mogą być w ramach ulgi rozliczane. A jak już, drodzy Państwo, o uldze rozmawiamy, to chciałem wszystkich tu zebranych bardzo serdecznie zaprosić. 3 marca odbywa się całodzienne szkolenie online na żywo dotyczące ulg podatkowych, dotyczące m.in. IP Boxa B plus R-a. Szkolenie będzie prowadził mój serdeczny kolega mecenas Grzegorz Niebudek. Informacje o szkoleniu znajdziecie Państwo na naszej platformie. Polecam gorąco, to już jest kolejne szkolenie Grzegorza w tym temacie. Robi to fantastycznie. Ulgi dla wielu podmiotów już rozliczał, także i wiedza teoretyczna, i wiedza praktyczna. Macie Państwo ulgi, czy B plus R, czy IP Boxa, warto na to szkolenie się zapisać. Dobrze, idziemy dalej, kolejne kwestie CIT-owskie. Pierwsza rzecz, to miało już wchodzić, ale na razie jest projekt, który wejdzie w życie w Sejmie, ma być głosowany, to jest projekt, uwaga, przesunięcie terminu na złożenie rozliczenia CIT-a. Ten termin zostanie przesunięty z końca marca na koniec czerwca. I dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, że to jest informacja pewna, bo ona w lutym się dopiero pojawiła, ale mogę powiedzieć tak, na 99% termin CIT-a z tego marca do końca czerwca zostanie przesunięty, więc zyskujemy więcej czasu na rozliczenie CIT-a, zyskujemy więcej czasu na zapłatę tego CIT-a, więc wiadomość na pewno bardzo pozytywna. Kolejna pozytywna wiadomość, a tak naprawdę załatanie dziury. Ja mówiłem o tym podczas mojego ostatniego chyba webinaru o podatku u źródła, że przy podatku u źródła mamy tak, że mamy certyfikaty rezydencji, prawda? I przy tych certyfikatach rezydencji jest tak, że my
no, musimy mieć certyfikaty aktualne. No i z tą aktualnością w dobie pandemii był taki problem, że na przykład jeżeli ja miałem certyfikat z 2019, to mogłem mieć problem z uzyskaniem certyfikatu na rok 2020. No więc Ministerstwo Finansów w tarczy tam 4.0 powiedziało nam, że okej, to my wam ten termin wydłużamy. Czyli certyfikaty z 2019 możecie z nich korzystać również w 20 i w późniejszych latach, oczywiście pod warunkiem, że potwierdzicie, że tam się nic nie zmieniło, ale nie musicie już mieć nowego certyfikatu. No i dziura się stała, bo z 19 certyfikaty były aktualne w roku kolejnym, ale jeżeli na przykład ja już dostałem, dalej jest epidemia, prawda, certyfikat w 2020, to on już nie był przedłużony na przykład na 2021. I ta dziura będzie załatana razem z tym projektem, który mówi o wydłużeniu CIT-a, ma wejść też w życie regulacja, że również certyfikaty z 2020 będzie można stosować w 2021 i może w latach późniejszych, jeżeli epidemia się nie skończy, tylko pod warunkiem potwierdzenia u kontrahenta, że dane w tym certyfikacie nie uległy zmianie. Czyli czy to jest zmiana pozytywna? Tak, ale to nie jest zmiana, tylko to jest tak naprawdę, drodzy Państwo, załatanie dziury, którą ministerstwo samo sobie wcześniej stworzyło. Kolejna rzecz, no to zacząłem na początku, powiedziałem, że Ministerstwo Finansów szaleje, no bo ministerstwo, drodzy Państwo, szaleje z perspektywy interpretacji ogólnych, tak? Mówiliśmy już dzisiaj o interpretacji ogólnej w zakresie VAT-u, czyli karty paliwowe, ale w zakresie CIT-u, czy w ogóle podatków dochodowych, w ogóle to zostały trzy wydane interpretacje ogólne. Jednego dnia taki pakiecik ministerstwo rzuciło. I te trzy interpretacje to są na 15 lutego, to był dokładnie taki dzień, 15 lutego, nagle dostaje informację, trzy interpretacje, nie? Czego dotyczą te interpretacje? No nie są one jakieś tam kluczowe i, prawda, deal breakerami jakimiś nie będą dla nas, natomiast te interpretacje faktycznie są interesujące, dotyczą trzech tematów. Pierwsza interpretacja dotyczy, drodzy Państwo, zmian w umowach leasingu, na przykład w ramach cesji tej umowy leasingu, no i tutaj oczywiście była taka dyskusja, czy jak zmieniają się warunki umowy leasingu, nie tylko strony, ale takie jak harmonogram spłat, wysokość rat, terminowość tych rat, odroczenie tych rat, rozłożenie na raty, to czy ta umowa leasingu dalej ma charakter umowy leasingu podatkowego, czyli czy dalej zachowuje przymiot umowy leasingu, czy jeżeli takie elementy się zmieniają, to już mamy do czynienia z nową umową leasingu. Tak? No i tutaj oczywiście były dyskusje, organy mówiły negatywnie, sądy mówiły raczej pozytywnie, no teraz jest wydawana interpretacja ogólna, że zmiana takich warunków umowy leasingu, w szczególności warunków finansowych, w szczególności warunków dotyczących płatności rat, taka zmiana nie wpływa na to, że dalej mamy do czynienia z podatkową umową leasingu i nie jest zawierana nowa umowa. Interpretacja korzystna, może nie jakaś szalona, ale faktycznie teraz w ramach COVID-u tych warunków się sporo zmienia, więc tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest raczej in plus. To jest pierwsza interpretacja ogólna. Co my tu mamy dalej, drodzy Państwo? Druga interpretacja ogólna dotyczy szkoleń zawodowych i bardziej PIT-u niż CIT-u, a mianowicie została wydana na kanwie pielęgniarek i położnych. I pielęgniarki i położne mówią tak, chwila, my jesteśmy w samorządzie, tam w tej izbie pielęgniarek i położnych. My płacimy składki do tej izby, a ta izba organizuje nam szkolenia. No i Ministerstwo Finansów, kiedyś organy podatkowe wpadły na taki pomysł, że skoro te pielęgniarki biorą udział w tych szkoleniach, to one z tego tytułu mają przychód. No i tak organy zaczęły twierdzić. Mówią, ale to pojawia się takie pytanie, chwila, ale przecież tu jest świadczenie wzajemne. No my płacimy składki, za to mamy szkolenia. Notabene, zwróćcie Państwo uwagę, że to dotyczy wszystkich samorządów zawodowych, tak? Adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych, lekarzy, nie wiem, inżynierów i tak dalej, budowniczych i tak dalej, którzy gdzieś tam w swoich izbach są zrzeszeni. No i na szczęście Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której to interpretacji ogólnej wskazało, że faktycznie jest to świadczenie wzajemne, więc uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez izby, przez samorządy zawodowe jest zwolnione z PIT-u. I to jest wiadomość super pozytywna. No i trzecia interpretacja ogólna, tam już nie będę o niej szczegółowo mówił, natomiast dotyczy fakturingu i ustalenia kosztu własnego sprzedaży wierzytelności na rzecz faktora. Także temat bardziej taki szczegółowy, jak ktoś jest zainteresowany, oczywiście ta interpretacja też, wszystkie trzy zresztą interpretacje do wglądu na stronach Ministerstwa Finansów Państwo znajdziecie. Kolejne dwie rzeczy, już ostatnie naprawdę dwie rzeczy CIT-owskie, ale to są już takie rzeczy związane ze zmianami, które weszły w tym roku. Pierwsza rzecz dotyczy spółek komandytowych jako podatników CIT-u, no niekończąca się historia, kolejny problem się pojawił. Tym razem jaki? A mianowicie pojawił się problem taki, że okej, moja spółka komandytowa stanie się powiedzmy podatnikiem CIT-u 1 maja 2021 roku, no i okej, nie mam problemu, stanę się podatnikiem CIT-u, no i będę musiał
płacić CIT i płacić zaliczki na CIT. No i ja na przykład jako taka spółka chciałbym płacić zaliczki uproszczone na CIT, ale co? Nie mogę tego zrobić, bo jak się chce wybrać zaliczki uproszczone, to się bierze podatek sprzed roku, tak naprawdę ustala się tam 1/12 i na bazie tego się płaci zaliczki uproszczone. Skoro spółka komandytowa dopiero powstaje, nie może wziąć wartości podatku swoich wspólników, więc nie ma podstawy do obliczenia zaliczek uproszczonych, więc tak naprawdę pierwszym rokiem, w którym będą mogły spółki komandytowe te nowo opodatkowane CIT-em wybrać zaliczki uproszczone, będzie dopiero rok 2023. Więc wszystko się zgadza, mogą zaliczki uproszczone, ale jeszcze nie teraz, prawda? I druga zmiana też dotyczy, druga kwestia CIT-owska też dotyczy zmian, a mianowicie dotyczy w tym przypadku spółek znowu jawnych. Tutaj ja podczas naszego w zeszłym miesiącu spotkania mówiłem o tym, że jest taki problem, że jeżeli spółki jawne mają udziałowców, nie tylko osoby fizyczne, to te spółki muszą złożyć informacje do organów podatkowych o swoich udziałowcach. Jeżeli te spółki nie złożą tych informacji o udziałowcach, to staną się spółki jawne podatnikami CIT-u. I to była dyskusja, czy jak one nie złożą, to na pewno będą CIT-owcami, czy nie. Mamy odpowiedź tutaj na interpelację poselską. Odpowiedź napisał wiceminister Jan Sarnowski, którego pozdrawiam bardzo serdecznie i który wskazał, potwierdził tylko to, że faktycznie, jeżeli te spółki takiego oświadczenia nie złożą, to podatnikami CIT-u się staną i tutaj duży wykrzyknik też sobie stawiamy. Tyle, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tą trzecią rzecz, a teraz jeszcze dwa smaczki przed nami zostały, czyli pierwsza rzecz, aspekt kontroli podatkowych, aspekt postępowań podatkowych i druga rzecz, to jest kwestia dotycząca innych należności publiczno-prawnych, czy innych podatków, nie tych podstawowych, ale tych, w których też coś się w tym lutym wydarzyło. No i zaczynamy od kontroli i tutaj chciałem Państwu powiedzieć tak, po pierwsze, pismo z 13 stycznia, pismo, które później wypłynęło na światło dzienne, pismo, w którym resort finansów informuje swoich pracowników i podległe mu służby skarbowe, że mają kontrolować działalności gospodarcze, które otwierają się mimo zakazów. Czyli mają kontrolować te podmioty, mają prowadzić wzmożone kontrole, mają wreszcie weryfikować, czy one się otworzyły. Dlaczego? Bo to jest podwójne. Z jednej strony jest narzut, żeby ich kontrolować, tam prokuratura też ma swoje wytyczne, żeby kontrolować te firmy, a druga rzecz, w tarczach antykryzysowych, w programach pomocowych teraz wymaga się od tych firm oświadczeń o tym, że one przestrzegają obciążeń antykowidowych, czy tych restrykcji antykowidowych, czy na przykład nie otwierają się w dobie epidemii. Jeżeli służby finansowe czy prokuratura skontroluje ich, że oni się otworzyli, to mogą utracić prawo do tejże pomocy. Więc no tak się przedsiębiorców wspiera. Oczywiście ja mówię kontrolować jak najbardziej, ale żeby służby skarbowe miały to kontrolować i skarbówka miała na to specjalną uwagę zwracać. I ktoś jeszcze w piśmie takim pisze, które przecież wszyscy wiedzą, że te pisma ze skarbówki regularnie dziś wypływają i się wszyscy o tym dowiedzą. No powiem szczerze, że idea słaba i styl słaby takiego rozwiązania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w zakresie kontroli, czy tam szeroko kontroli, chciałem powiedzieć Państwu o interpretacjach indywidualnych. Nagrałem z Grzegorzem Niebudkiem pod koniec zeszłego roku albo na początku tego roku takie nagranie, nasze przewidywania na rok 2020 i jednym z tych przewidywań było to, że się ograniczy liczba interpretacji indywidualnych i że organy będą dalej utrudniać wydanie interpretacji i odmawiać. No i dzisiaj już mamy pewne statystyki, mamy statystyki z roku 2020 i otóż, drodzy Państwo, chciałem Wam serdecznie powiedzieć, że w roku 2020 zostało wydanych 17 tysięcy mniej interpretacji indywidualnych niż odpowiednio w okresach wcześniejszych 5 lat wcześniej. To jest połowa prawie mniej niż wcześniej. Podatnicy przestali pytać we wnioskach o interpretację. Dlaczego? Bo to jest drugi aspekt. Organy permanentnie albo a odmawiają wydania interpretacji, albo przedłużają te postępowania i niestety z bólem serca to stwierdzam po raz kolejny, niestety w mojej ocenie jedno z najlepszych narzędzi, jakie polskim podatnikom przysługuje dzisiaj, czyli interpretacje indywidualne, coś, gdzie ja w końcu mogę kogoś zapytać w sposób wiążący, jak mam postąpić, jak nie wiem, zostaje nam zabierane. Jest nam zabierane nie przepisami, ale jest nam zabierane po prostu takim ustawicznym utrudnianiem nam życia przez organy podatkowe. Spada ilość interpretacji, spada ilość zapytań zapytań do organów podatkowych. No jeszcze jest jedna statystyka, akurat z tej się cieszę. Spada też ilość telefonów i zapytań na Krajowej Informacji Skarbowej. Nie? W 2020 było 1 330 000 telefonów do Krajowej Informacji Skarbowej, a rok wcześniej było
o 360 tysięcy więcej. I ja się bardzo cieszę. Wszystkich, którzy mnie dzisiaj oglądają i słuchają, ja oczywiście nie zniechęcam, ale powiem tak, no nie dzwońcie Państwo tego KIS-u przesadnie, bo no, ciężko jest uzyskać wiarygodne informacje, ciężko jest dostać rzetelną odpowiedź, a dodatkowo jeszcze raz podkreślam, osoba, z którą Państwo rozmawiacie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, które Państwu udziela. Podobno rozmowy są nagrywane, ja testa kiedyś zrobiłem, nie udało mi się odsłuchać rozmowy, którą przeprowadziłem z osobą z KIS-u, więc tak naprawdę to jest raz powiedziane i znika, tak? To równie dobrze, no moje chociaż szkolenia są nagrane, tak? To Państwo możecie otworzyć, czy ja coś powiedziałem albo nie, a tam to nawet nagrania takiego nie ma. Czyli że ilość telefonów do KIS-u spada, że spada ilość interpretacji, wniosków o interpretację, jest mi bardzo smutno, ale mimo wszystko dalej podkreślam, macie Państwo pytania, macie wątpliwości podatkowe, wniosek o interpretację jest najlepszym, najprostszym rozwiązaniem na te problemy. Kolejna rzecz, a propos kontroli, już od interpretacji odchodzimy. Bardzo ważny wyrok został wydany w USA w Krakowie, a mianowicie ten USA w Krakowie, drodzy Państwo, powiedział, że fiskus nie ma prawa żądać od nas dokumentów, żądać od nas informacji, mieć dostępu do naszych dokumentów, do naszych faktur, do naszych umów, jeżeli fiskus robi to nie w ramach postępowania kontroli podatkowej. Bardzo często fiskus w takim nieformalnym trybie prosi nas o wysłanie jakiejś umowy, prosi nas o wysłanie jakichś dokumentów, prosi nas o wysłanie faktur i my jako podatnicy chcemy pomóc, chcemy mieć dobrze żyć z fiskusem, my te dokumenty wysyłamy. Nie wiemy w jakim celu, bardzo często, nie wiemy po co im te dokumenty, nie wiemy co z nimi zrobią, nie wiemy jakie skutki prawne będą z nich wyciągać, nie wiemy czy te dokumenty nie zostaną użyte przeciwko nam, natomiast mamy w końcu bardzo dobry wyrok w USA w Krakowie, wyrok dotyczący artykułu 45 ust. 1 ustawy AKS, w którym to wyroku w USA powiedział jasno, nie masz prawa fiskusie, prosić o te dokumenty, żądać tych dokumentów, żądać dowodów od podatnika, jeżeli nie prowadzisz w tym zakresie postępowania albo kontroli podatkowej. Więc jeżeli nie ma postępowania, nie ma kontroli, fiskus się zwraca do Państwa jakieś dokumenty, mówicie, dajcie nam postanowienie o wszczęciu, nie ma, to my tych dokumentów udostępniać Ci fiskusie nie musimy. To jest to. Dalej, drodzy Państwo, z takich innych tematów podatkowych, bo tu powiedzieliśmy sobie kontrolę, a teraz inne tematy podatkowe. Z tych innych tematów podatkowych mamy kilka rzeczy. Po pierwsze, Ministerstwo Finansów planuje jeszcze większy nacisk położyć na Polskę bezgotówkową, czyli ma jeszcze bardziej zachęcać podatników, przedsiębiorców do płatności bezgotówkowych. Polska i tak jest niekwestionowanym liderem, jak sobie porównamy z Hiszpanią, Włochami, Francją, czy nawet Wielką Brytanią, czy Niemcami. U nas jest najwięcej transakcji bezgotówkowych, terminale są praktycznie wszędzie, więc tak, jesteśmy na szczycie, ale ministerstwo dąży jeszcze bardziej do tych transakcji bezgotówkowych. No i tutaj założenie będzie takie, takie są plany, że jeżeli dany przedsiębiorca w perspektywie czasu co najmniej 70% swoich operacji w danym miesiącu będzie wykonywał bezgotówkowo, jeżeli będzie tak robił, to będzie mógł liczyć na przyspieszony zwrot VAT-u. Już nie 25 dni, a będzie mógł ten zwrot VAT-u w 15 dni uzyskać, więc będzie zachęta do płatności bezgotówkowych przez przyspieszony zwrot VAT-u. To jest jedna rzecz, takich bym powiedział, nie kontroli już tematy dodatkowe. Dalej z tematów dodatkowych mają zostać wydane oficjalne pismo, to już jest podobno gotowe, pismo, w którym będzie w końcu rozstrzygnięta jedna kwestia. Kto ma interpretować przepisy o opłacie czy podatku cukrowym? Dzisiaj jest tak, że weźmy przepisy o opłacie cukrowej czy podatku cukrowym i nikt nie chce ich interpretować. KIS odsyła do Ministerstwa Zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia odsyła do KIS-u. I tak w kółko się kręcimy. KIS coś tam czasem powie, tak jak ostatnio KIS tam wydał takie objaśnienia, że na przykład powiedział, że o, syropy to jednak wchodzą w podatek cukrowy. Nie, takie z czapy nagle, że syropy tak, prawda? A potem powie, że na przykład gruszka tak, nie? Więc tu jakieś takie przypadkowe informacje, natomiast dzisiaj już jest jasne, KIS będzie wydawał interpretację w sprawie podatku cukrowego, więc już dzisiaj podkreślam, jeżeli macie Państwo problemy z podatkiem cukrowym, można występować z wnioskiem o interpretacje indywidualne i one nie powinny zostać pozostawione bez rozpatrzenia. To jest to. Kolejna rzecz, takie dodatkowych kwestii, bardzo ważny wyrok NSA został wydany w lutym, wyrok NSA, w którym NSA stwierdził, dla mnie prywatnie bardzo istotną kwestię, można pytać w interpretacjach indywidualnych o przepisy dotyczące MDR-u. Do tej pory organy podatkowe mówiły, że o schematy podatkowe ja nie mogę pytać w drodze interpretacji indywidualnych, że to nie jest ten temat, NSA stwierdził inaczej. Macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące MDR-u, macie pytanie, czy coś jest schematem, czy nie, chcemy to zidentyfikować, chcemy to ocenić, już nie musimy tego robić sami, możemy zapytać we wniosku o interpretację indywidualną. Super dobry, super korzystny wyrok NSA.
Dalej, kolejna kwestia, interpretacja indywidualna, znowu temat podatek od spadków i darowizn, kolejny raz negatywne stanowisko fiskusa, tym razem negatywne stanowisko fiskusa dotyczące tego, czy będę mógł korzystać ze zwolnienia od darowizny od najbliższej rodziny. Fiskus mówi, możesz, ale uwaga, tylko jeżeli darowizna zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy. Jeżeli ja dostanę darowiznę w gotówce i wpłacę ją do siebie na konto, nie ma, uwaga, nie ma zwolnienia od spadków i darowizn, tylko przelewem na rachunek bankowy. Więc jeszcze raz podkreślam, sądy korzystnie się w tym zakresie wypowiadają, niestety organy podatkowe mają swoje zdanie, że jak nie ma przelewu, to nie ma zwolnienia. Pilnujcie Państwo tego, darowizny nie mogą być formalnie według organów podatkowych w gotówce, żeby korzystały ze zwolnienia. Bardzo zła interpretacja, ale podkreślam, to jest kolejna interpretacja w tym tonie. No i na sam koniec sobie zostawiłem kilka takich wisienek na torcie, czy truskawek na torcie, jak to się ostatnio mówi. Pierwsza rzecz, chciałem krótko tylko skomentować podatek od reklam. Popularny już bardzo głośno o tym podatku od reklam było. Chciałem zamanifestować mój absolutny sprzeciw wobec wprowadzenia podatku od reklam i powiedzieć, że instytucja podatku, czy składki, czy opłaty, czy jakbyśmy tego nie nazwali od reklam, jest po prostu nakładaniem kolejnej daniny, która ma określoną branżę wydrenować, kolejnej daniny, która wprowadzana jest pod przykrywką jakoś opodatkowania gigantów tych gigantów internetowych. No, chciałem zwrócić Państwu uwagę, że podatek dla gigantów internetowych będzie mniejszy niż dla polskiej prasy i telewizji, to jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że taki sam podatek został wprowadzony na Węgrzech i na Węgrzech kilka lat temu ani Facebook, ani Google, czy Google jeszcze tam podobno, ale Facebook żadnego podatku nie zapłacił, poszli wszyscy do TSUE, sprawy powygrywali, i węgierska prasa płaci te podatki, a Google i Facebook nie płacą. Więc w Polsce będzie tak samo. Co z tego, że ja na Facebooka nałożę podatek, to Facebook się z Polski wyłączy polskie strony, nie? Tak jak zrobił to w Australii, i tak tego podatku nie zapłaci. A nasze media inne mogą na tym ucierpieć. Uważam, że jeżeli spółka medialna płaci podatek dochodowy od swoich dochodów, które dochody osiąga też z reklam, to dlaczego mamy na tą spółkę drugi podatek znowu na to samo nakładać? To jest podatek od podatku. Jestem przeciwny takim rozwiązaniom i tu nie jestem przeciwny tylko dlatego, że to jest takie, a nie inne medium, telewizja czy cokolwiek innego, tylko jestem przeciwny, drodzy Państwo, z zasady, dlatego że jeżeli na jedną branżę można nakładać dodatkowe podatki od reklam, to zaraz takie same opłaty, podatki będzie można nakładać na branżę długą trzecią. Jeżeli przedsiębiorcy, firmy polskie nie sprzeciwią się takim rozwiązaniem od początku, to się zaraz okaże, że całkiem nowe daniny, składki będą nakładane na każdą branżę. Tak? Może być na branżę prawniczą nałożona składka odnoszenia togi, może być na fryzjera nałożona składka od posiadania nożyczek, bo przecież ma nożyczki, ale ma takie, a nie inne, może być na sklepikarza nałożona składka, dlatego że ma produkty spożywcze. Więc nie idźmy tą drogą, bo to będzie nakładanie podatku od czego ja już podatki płacę. Nie dla podatku od reklam. Duży wykrzyknik. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, tak już dodatkowo, już na sam koniec, jeszcze takich a propos właśnie troszeczkę tematów takich pobocznych, tu mamy ten podatek od reklam, a drugą rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, też się odnieść do tego, ja już wielokrotnie w moich wypowiedziach i wielokrotnie w moich webinarach i szkoleniach to podkreślałem, więc ostatnie wydarzenia, które się pojawiły, mojego ani stanowiska, ani spojrzenia na świat nie zmieniły, natomiast utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że żyjemy w państwie, w którym lepiej już nie będzie, jeżeli chodzi o podatki, a mianowicie mowa tutaj o luce VAT-owskiej i ja chciałem tylko podkreślić bardzo wyraźnie, że już kilka lat temu wskazywałem, że luta, i zresztą wielu doradców i ekspertów wskazywało, że te twierdzenia, że my wszystko finansujemy z mafii paliwowych, to jest nieprawda, że luka VAT-owska w Polsce może się zmniejszyła, ale ona dalej jest spora, a po trzecie, że tak naprawdę my już dobijamy do ściany. Ja już nie widzę, jakie rozwiązania jeszcze może Ministerstwo Finansów wprowadzić, żeby tą lukę jeszcze pomniejszyć i żeby tą ściągalność z VAT-u odzyskać. Więc drodzy Państwo, moim zdaniem w VAT-ie to my jesteśmy blisko ściany i te faktury, czy te wszystkie z nim VAT-y, nie z nim VAT-y, te korekty, to niewiele już pomoże, to jest drobnica tak naprawdę, więc VAT-u już nie uszczelniajmy, bo tu nie ma co już uszczelniać. Tak, JPK już go wystarczająco moim zdaniem uszczelnił, ale to pokazuje te wszystkie nowe podatki, to ta rekrutacja, którą Ministerstwo Finansów prowadzi na ekspertów do spraw wymyślania podatków, to wszystko zmierza do tego, że po prostu w VAT-ie już się zablokowaliśmy, tam już więcej nie ugramy, ta luka jest jaka jest, nie ma tam ściągalności, nie ma odzyskiwania tych pieniędzy, więc będą teraz nowe podatki nakładane. Także tutaj a propos tak zwanego kłamstwa VAT-owskiego, no może to nie jest kłamstwo, po prostu no
no nie ma sukcesów za bardzo na tle gospodarczym, finansowym, na tle podatkowym, no to kiedyś tam udało się coś odzyskać, notabene JPK-iem, który był wprowadzony jeszcze wcześniej, no to trzeba się tym chwalić. Natomiast tutaj wcale tak dobrze i kolorowo nie jest, a COVID jeszcze w tym nie pomaga. No i tak na sam koniec, już na sam koniec tych takich złych, negatywnych wiadomości, chciałem powiedzieć jeszcze tylko, że z 1 lutego został uruchomiony e-Urząd Skarbowy. E-Urząd Skarbowy, w którym podatnicy, przedsiębiorcy, ale głównie podatnicy, osoby fizyczne, będą mogły załatwić swoje sprawy, będą miały swoje epity, będą miały swoje mikrorachunki, będą miały wykaz swoich mandatów, czy w końcu będą miały generatory JPK. Przeszliśmy sobie, przetestowaliśmy sobie ten e-Urząd Skarbowy. Dużo jest jeszcze do poprawki, dużo jest jeszcze do zrobienia, ale na pewno jest światełko w tunelu i uważam, wszelkie rozwiązania, które mają uprościć rozliczenia podatkowe, zautomatyzować te rozliczenia podatkowe i mają doprowadzić do tego, że nie trzeba będzie chodzić do Urzędu Skarbowego, oceniam jak najbardziej na plus. Drodzy Państwo, tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, tyle, jeżeli chodzi o drugie podsumowanie miesiąca, bardzo dużo tematów, bardzo dużo zagadnień. Ja dziękuję wszystkim serdecznie, że Państwo wytrzymaliście ten mój słowotok, który tutaj przetoczyłem w zakresie regulacji podatkowych. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszą stronę akademialtca.pl. Znajdziecie Państwo tam pełno szkoleń, webinarów i różnych innych form edukacyjnych dotyczących podatków, szkolenia online na żywo, szkolenia online nagrane, także dużo ciekawych rzeczy. A my co? Widzimy się, drodzy Państwo, na kolejnych wydarzeniach i webinarach. W miesiącu marcu na pewno będę uczestniczył w webinarach tematycznych dotyczących branży budowlanej, dotyczących, przepraszam, branży deweloperskiej, branży hotelarskiej, czyli CIT2 w deweloperce i w hotelach. Zapraszam serdecznie, ale oczywiście przede wszystkim widzimy się na koniec marca w kolejnym marcowym podsumowaniu miesiąca. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, życzę i do zobaczenia.